Dzień dobry, witam bardzo, bardzo cieplutko, witam bardzo serdecznie w Akademii Psychobiologii Zdrowia, dziś na wyjątkowym spotkaniu. Dlaczego to spotkanie jest wyjątkowe? Dlatego, że będziemy poruszały bardzo wyjątkowe tematy i oczywiście zaprosiłam wyjątkowych gości. I tymi gośćmi są studentki, słuchaczki mojej Akademii Psychobiologii Zdrowia, z którymi chciałam się bardzo serdecznie przywitać na początku. Witam cieplutko panią Adriannę Tomalak, panią Małgorzatę Wyszomirską, panią Olgę Majda, panią Kalinę Tuszyńską, panią Beatę Wołowiec, panią Aleksandrę Wdowik i panią Margaretę Defratykę. Witam oczywiście bardzo, bardzo ciepło wszystkie osoby, które nas oglądają, które zaszczyciły nas swoją obecnością podczas tego naszego spotkania. Witam bardzo ciepło nowe studentki nowej edycji Akademii i te wszystkie panie, które dołączą do Akademii. Chciałabym dzisiaj przedstawić nam program, temat, który jest bardzo, bardzo ważny dla wszystkich. Dlatego powstał pomysł, umówiłyśmy się z paniami, ze studentkami, że poruszymy temat relacji, że poruszymy temat związku, że powiemy, jak odczuwamy przeciwności, jak te związki i relacje pomogły nam odnaleźć też siebie w życiu. To są tematy oczywiście, które poruszam na Akademii Psychobiologii Zdrowia. Mamy specjalne moduły, które są dedykowane relacjom, związkom. Natomiast nic tak dobrze nie robi, jak takie spotkanie na żywo, w którym możemy porozmawiać na ten temat. Więc dzisiejsze nasze spotkanie będzie dotyczyło, będzie, jest dedykowane związkom i relacjom. Czyli zaglądając głębiej, możemy już na początku zadać sobie takie pytanie: po co są związki w naszym życiu i czemu służą? I to jest takie pytanie do wszystkich osób, które nas oglądają, bo bez zadania tego pytania to nie posuniemy się o krok do przodu, nie przyjdą odpowiedzi, bo jesteśmy w związkach różnych. Mamy związki z rodziną, mamy związki z dziećmi, związki ze znajomymi, relacje z przyjaciółmi, mamy związki intymne, te najbliższe, w których jesteśmy najbliżej z drugim człowiekiem. No i takie pytanie, czy nas to czegoś uczy? Czyli czy my wiemy, dlaczego my spotykamy ludzi? Jak ważne są lekcje, które płyną z tych naszych spotkań? Spojrzymy dzisiaj tutaj z dziewczynami taki nowy odkrywczy sposób na przesłanie, które kryje się w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem. Również jeśli chodzi o te trudne z pozoru relacje, ponieważ to właśnie one są szansą do okazania i do takiego zauważenia, czy my przerabiamy program rodzinny. Właśnie to spotkanie z drugim człowiekiem. I kiedy my często nie zauważamy tego, że narzekamy w związkach, że nie możemy przejść tych trudnych, nieprzyjemnych rzeczy, to też nie zdajemy sobie sprawy, że to nas blokuje w pójściu do przodu. Kiedy nie jesteśmy w stanie jakby rozpoznać prezentu. Dlatego już teraz zapraszam do zadania sobie takich pytań do wewnętrznej pracy. Dlaczego ta osoba pojawiła się w moim życiu? Ta, która teraz ci przychodzi na myśl, z którą związek jest na przykład trudny, ale oczywiście tak umownie. Dlaczego ona się pojawiła w twoim życiu? Czego ta osoba ma mnie nauczyć? Jaka mądrość płynie dla mnie z tego doświadczenia? Jaki program rodzinny przynosi mi w prezencie? Bo osoby w relacjach i związkach przynoszą nam programy rodzinne w prezencie do rozwiązania. My czasami mamy takie wrażenie, że wychodzimy za mąż albo żenimy się z naszymi rodzicami, właśnie dlatego, że ta druga osoba przynosi nam program do rozwiązania w prezencie. Bardzo ważne jest to, że my w naszych relacjach, związkach, tak naprawdę odkrywamy to, z czym nie uporali się nasi przodkowie, czyli z czym nie poradzili sobie moi rodzice. Moje związki w życiu będą przynosiły mi prezent, w którym ja zobaczę to, z czym nie poradzili sobie moi rodzice. I to jest dla mnie największym wyzwaniem. Kiedy ja to rozpoznam i będę z tym pracowała,
to mam szansę skończyć trudny program. Bo czasami te trudne programy ciągną się od pradziadków, dziadków, poprzez naszych rodziców. I my dostajemy to w relacji. I zastanawiamy się, dlaczego, dlaczego, dlaczego. A po drodze oczywiście jeszcze obwiniamy często współmałżonka, czy żonę, czy partnera, partnerkę, bo temat dotyczy wszystkich, tak? I mało tego, że obwiniamy, mówimy, ty musisz się zmienić. Ze mną jest wszystko w porządku, to ty się musisz zmienić. Więc zobaczymy sobie też tematy uwarunkowań. Kolejne pytanie, na które możemy sobie zadać. Co chciało być zakończone? Jaki ból chce być zakończony? Jaki brak? To też przed nami stanie, bo tego braku doświadczali rodzice, dziadkowie i my wchodzimy w relacje i poznajemy partnera, który dokładnie przynosi nam ten prezent. Kolejne pytanie, czego mi brakuje w relacji, w związku? Dlaczego cierpię? To są bardzo ważne pytania. To są pytania, które otwierają nam drogę do więcej. Najczęściej ludzie nie pytają. Ci, którzy pytają i znajdują odpowiedzi, doświadczają metamorfozy w związku. W swojej osobistej i własnej, a później w samej relacji. Więc kolejne pytanie, jak ja reaguję w mojej relacji, w moim związku? Bo czasami, i tutaj chodzi oczywiście o role, które odgrywamy, czasami jesteśmy tym, który krzywdzi drugą osobę, a czasami jesteśmy ofiarą. Więc czasami, jeśli jesteśmy ofiarą, to też warto zadać sobie pytanie, na co nie powinnam się zgadzać w tej relacji. Kto był w moim rodzie ofiarą? Czy to była mama, czy to był tata? To też będzie nas uczyło, jakiej sytuacji my mamy powiedzieć stop. Czyli zmierzając do brzegu z tym wprowadzeniem w nasz temat, partner lub osoba w relacji przynosi nam najpiękniejszy prezent. Przynosi nam dar miłości i wolności. Rozwiązania naszego wewnętrznego programu. I to jest taka pierwsza zasada, czy taka pierwsza myśl, która jeśli zostanie uwewnętrzniona przez nas, to się okaże, że my inaczej spojrzymy. Więc jeśli po dzisiejszym naszym spotkaniu, dzisiaj będziecie się przyglądały swoim partnerom, swoim relacjom w sposób inny, to znaczy się, że coś zmieniło się, że coś jest inaczej. Bo jeśli my to dostrzeżemy, jeśli my to zrozumiemy i zobaczymy ten zakodowany przekaz w gestach, w słowach, w tym odgrywaniu, w tej pantomimie, to my odzyskamy kontrolę nad własnym życiem. Czasami jest to przekaz bardzo taki trudny, bo raniące bywa zachowanie drugiej osoby i my się nie zgadzamy na to, że ktoś nas źle traktuje, że ktoś nas rani. My się na to nie zgadzamy, odrzucamy to. Kiedy zdystansujemy się do tego i zobaczymy, że to jest gra, że to jest teatr, że to jest sztuka, to wszystko się zmienia. Bo kiedy my to rozumiemy, rozpoznajemy, zaczynamy doświadczać tego właśnie w ten sposób, to obserwujemy, że w naszym rodzie świadomości umówiły się, że jedna odegra rolę ofiary, a druga odegra rolę kata. I to są te lekcje. I teraz to, co jest w tym wszystkim najpiękniejsze, to, że bez tych relacji, bez tych związków, w których my jesteśmy, i to są wszystkie związki, bo to są też związki z dziećmi. Nasze dzieci też się wcielają w rolę. To są związki mężów, partnerów, narzeczonych, chłopaków. Bez tego niemożliwe jest rozpoznanie programu. Czyli w teorii, w pojedynkę jest dużo, dużo trudniej. A kiedy jest żywa relacja, to jest to niesamowity prezent. Więc jeśli spojrzymy na związki jak na grę, jak na taniec, jak na pantomimę, jak na niemy film, jak na sztukę o nas samych, jak na tancerzy, jak na aktorów, to warto sobie zadać wtedy pytanie, jaki jest tytuł tej sztuki?
O czym jest ta sztuka? Jaki zamysł reżyser ma? Jaką ranę w sobie mam oczyścić? Jaką przeszłość mam zamknąć? Czego nie zobaczyłam jeszcze? Jaki prezent czeka na rozpakowanie? No i właśnie tym pytaniem zaczniemy nasze spotkanie. Zaczniemy naszą rozmowę i zobaczymy, jakie mamy doświadczenie w tym rozpakowywaniu prezentu. Zapraszam serdecznie, panie. Dzień dobry. Witam serdecznie pani Violetto i po raz kolejny dziękuję za zaproszenie do tej pięknej przestrzeni. Witam panie. Witam wszystkie osoby, które nas słuchają. Wierzę, że każda znajdzie jakąś cząstkę siebie i to pomoże zauważyć tą cząstkę siebie i dotrzeć do prawdziwej siebie, prawdziwego siebie. 2 dni temu dokładnie pani Violetta prowadziła spotkanie księżycowe i też bardzo, bardzo polecam odsłuchać to spotkanie. Tam padło takie sformułowanie, takiego określenia pani Violetta użyła, oświecona komunikacja poprzez miłość. I pierwsze, co do mnie przyszło, jak właśnie w kontekście relacji, to było to, jak ja mogę, jak my możemy patrzeć na relacje, komunikować się w relacji z poziomu miłości, jak tak naprawdę nie mamy miłości do siebie, jak ta najważniejsza relacja, która stanowi fundament wszystkiego, relacja z samą sobą, nie zawiera miłości. I to jest właśnie taka moja historia. Ja kiedyś nie kochałam siebie. We wczesnym dzieciństwie nie nauczono mnie miłości. I jak to bywa w dzieciństwie, założyłam na siebie różne mechanizmy obronne, a tak naprawdę oddzieliłam się sama od siebie, od swoich myśli, od swoich uczuć, od swoich emocji, od bycia prawdziwą sobą. I jeszcze teraz, jak dodatkowo uczę się u pani Violety w pakiecie D, to jeszcze sobie to tak głębiej obejrzałam, bo tak naprawdę przychodząc tutaj, doświadczamy już pierwszego oddzielenia od jedności, od źródła. Później rodzimy się, czyli oddzielamy się od miejsca, które wydaje się dla nas najbardziej bezpieczne, czyli łono, brzuch naszej mamy. To już jest drugie rozdzielenie. Później mamy dzieciństwo, no jakie mamy, w ten czy w inny sposób. No, większość z nas nie miała rodziców na poziomie bezwarunkowej miłości i zawsze mniejsze lub większe oddzielenia się pojawiały, więc kolejne nasze relacje, w które wchodzimy, po prostu nas do tego kierują, do nawiązania pełnej, opartej na miłości relacji z samą sobą. Jak mój pierwszy związek, jak ja go sobie obejrzałam z perspektywy czasu, no to historia jest niesamowita. Dla mnie, jak ja sobie rozrysowałam, mówię, ojejku, naprawdę? Spotkały się dwie osoby. Oczywiście ja byłam no, na określonym poziomie świadomości. Te 20, 30 lat temu ja nie miałam zasobów. Poziom świadomości był inny, ale spotkały się dwie osoby, kobieta i mężczyzna. Kobieta, która wychowywała się bez ojca, bo ojciec ją odrzucił, porzucił w wieku 7 lat. I mężczyzna, który wychowywał się bez ojca, bo jego ojciec odszedł, ale odszedł poprzez inne wydarzenie. On go nie porzucił,
on po prostu zmarł. W tym samym wieku, w wieku 7 lat. I zapewne rody się spotkały po to, żeby uzdrowić te rany tych wewnętrznych dzieci, żeby zadziało się inaczej. Oczywiście to jest w historii zarówno jednego i drugiego rodu, jak później to zaczęłam sobie odkrywać, no tych kobiet samotnie wychowujących dzieci, to są pokolenia wstecz. Na dany moment ja po prostu nie umiałam. Wszechświat wysyła nam takie niesamowite znaki. Ja rozwiodłam się w tym samym miesiącu, co moja mama, mając tyle lat, co moja mama. Moja pierwsza teściowa miała na imię dokładnie tak, jak teściowa mojej mamy. Ale że zasób wiedzy był inny, ja tego nie rozpoznałam. Cały mój związek pierwszy, za który naprawdę jestem ogromnie wdzięczna. Ogromnie wdzięczna, bo gdyby to wszystko, co się zadziało, wszystko, co się zadziało z samym faktem rozstania, to dla mnie była taka brama otwierająca nowe drzwi do mojego życia. Ja zaczęłam wychodzić z poświęcania, z deficytów. Ja zaczęłam wchodzić w rolę dorosłej osoby, a nie być w roli tego dziecka, które oczekuje na miłość, ma oczekiwania, ma wieczne oczekiwania. A jak się ma oczekiwania i do tego skierowane w stosunku do drugiej osoby, że to ona ma mi dać, że to ona ma być jakaś, no to jak pięknie pani Wioleta powtarza na Akademii, oczekiwanie, rozczarowanie. I to mnie nauczyło, że tak naprawdę ja sama, dopóki ja sama sobie nie dam miłości, dopóki ja sama nie okażę sobie szacunku, nie zaakceptuję siebie, tylko ta akceptacja polega na tym, że ja tu i teraz akceptuję siebie, ale ja niekoniecznie muszę się godzić na wersję siebie, bo ja idę do lepszej siebie. I tutaj właśnie ten te ostatnie moje 2-3 lata, które spędziłam w akademii, ja u siebie zauważam niesamowite zmiany. Ale to, że ja zauważam, to zawsze to jest subiektywne patrzenie, ale zauważają to moi najbliżsi. Mój drugi partner, z którym jestem kilkadziesiąt już lat, mówi, kochanie, mówi, nie wiem, co robisz, ale po prostu rób to dalej. I to też, jak widzi, że się zmieniam, to on mnie wspiera. Ale czego ja się nauczyłam w tej nowej relacji? Że miarą dobrego związku jest motywacja, z jaką wchodzimy w ten związek. Z jaką rolą, z jaką funkcją. Czy ja wchodzę w ten związek jako dorosła? Ja wchodzę, bo chcę. Czy ja wchodzę jako dziecko, które czegoś oczekuje? Ja już nie weszłam jako dziecko, które czegoś oczekuje, bo ja jestem dorosła. A jak jestem dorosła, to daję sobie prawo do wolności, ale też daję prawo do wolności drugiej osoby. Ja mam swoją prawdę i dla mnie ona może być jedyna na dany moment, ale za rok, za dwa ja mogę być w innym miejscu i mogę mieć już inną prawdę. Tak samo druga osoba. Ona, partner, partnerka, mój partner, będę mówiła o sobie, on ma swoją prawdę, jego prawda jest zupełnie inna.
ale ja słucham z ciekawością, co on ma do powiedzenia. Ja daję i sobie, i jemu przestrzeń do tej takiej wewnętrznej wolności. My stanowimy jedność, ale nie przywiązujemy się, nie uzależniamy siebie. Ja mam takie wewnętrzne poczucie, tak, super, ale jak nie będzie, to i tak ja będę całością i będzie dobrze mi w tym życiu. Jest taki jeden pakiet, nie będę mówiła dokładnie jaki, na akademii, w którym naprawdę dostaje się, prześwietla się samą siebie. Tam się pojawiają właśnie takie słowa jak wybór, jak szacunek, jak poświęcenie, odpuszczenie, uwolnienie. I nam każdy mówi, a ja to wiem, znam te słowa, przecież one funkcjonują w tej przestrzeni. Ale jak wykona się ten krok w uważności, w pełnej świadomości, tak jak pani Wioleta tam po kolei prowadzi, bo to czy wybór się pojawi jako pierwszy, czy szacunek, tam wszystko ma odpowiednie, wszystko dzieje się w odpowiednim, w takim usystematyzowaniu. I zaobserwowałam u siebie, że kiedyś miałam lęk przed mówieniem w relacjach. Później ten lęk przeszedł w to, że mówiłam, ale znowu moja prawda. I usilnie przekonywałam, bo jak ja już przeszłam etap, mogę mówić, no to na pewno, jak już mówię, to na pewno to jest jedyna prawda, jaka istnieje na świecie. No i dopiero później właśnie przechodząc przez ten moduł, o którym wspomniałam po kolei, zauważyłam, że okej, ale daj przestrzeń innej osobie. Bo jak nie dasz przestrzeni, to nie będzie związku. I co się jeszcze powiem teraz, bo najwięcej widzimy w relacjach partnerskich. Po prostu to jest takie lustereczko, powiedz mi, jaka jestem. I szczególnie partner pokazuje to, co my mamy nieuświadomione, co mamy wyparte, do czego nie chcemy się, nad czym nie chcemy się pochylić, do czego dotrzeć, bo jest za trudne, albo może jest po prostu za bardzo bolesne. Ale też inne relacje pokazują nam bardzo wiele. Przykład relacji matka-córka. Ja teraz mocno obserwuję zmianę w systemie rodowym relacji matka-córka. To jest trudne. Teraz już mogę powiedzieć, że jesteśmy po bardzo takiej fajnej rozmowie z córką i że coś już się zadziało, bo system rodowy wymuszał do pewnego momentu, kiedy ja tego nie zauważyłam, że matka jest narzekająca, matka jest pouczająca, a dziecko jest najmądrzejsze i jeszcze strofuje tą mamę. I jeszcze jej dokłada, nie rozumie, że ona jest w swojej prawdzie. I jak ja to zobaczyłam, jak ja w pewnym momencie, będąc w relacji ze swoją dorosłą córką, ona coś mówi, a ja jej coś odpowiadam i mówię jej, no wypisz, wymaluj, moja mama i ja. I mówię, nie, okej, widzę, ale ja mam wybór, ja mam sprawczość, ja zareaguję inaczej. Ja zaczęłam reagować inaczej, czyli nie pouczałam tego dziecka, nie byłam narzekająca. Dałam jej prawo do własnego doświadczenia życia, do własnych wyborów. Ale co się zadziało? W systemie to było coś nowego, więc nasza relacja z córką się oddaliły, bo ona, jej relacja, którą ona miała wdrukowaną, no ona nie miała jak zareagować, bo ta mama
zachowuje się inaczej. I był taki moment, że te relacje po prostu były takie trochę oddalone, mniej ich było. Ale ja czasami wpadało, to nie znaczy, że my się nie widywałyśmy, bo co innego się widywać, a co innego mieć taką wewnętrzną relację, czuć tą relację. I czasami oczywiście wpadała taka, jak ja to mówię, lekcja od wszechświata, bo moja córka jakoś coś do mnie powiedziała i mnie to jakoś coś ciągnęło, ale ja tak, okej, wiem, zawsze mówiłam do siebie, wiem, Gosiu, sama to stworzyłaś dla twojego najwyższego dobra, żeby sprawdzić, czy już system zaczyna funkcjonować inaczej. Kilka głębokich oddechów, jam jest jedyną obecnością w moim życiu i reagowałam tak, jak chciałam. I żeby już teraz tak bliżej do brzegu, żebym się za bardzo nie rozgadała, to teraz jest tak, że właśnie 2 czy 3 miesiące temu moja córka była z drugim dzieckiem w ciąży, ja sobie do niej pojechałam. I oczywiście ja wewnętrznie, we wewnętrznych procesach, w rozmowie na poziomie dusz z moją córką, cały czas robiłam to, co umiałam, to, co potrafiłam. Jak się spotkałyśmy, po prostu zadziało się. Po prostu popłynęła piękna, szczera rozmowa. Moja Madzia powiedziała, okej, mówi, mamo, czuję się, nie, ona do mnie mówi, mamusiu, czuję się lżejsza. Mówi, mamusiu, ja już wiem, że teraz to ja mogę urodzić. I dosłownie 3 dni po urodziła syna i oczywiście coś się zadziało, ale zawsze gdzieś te lejce solidarności rodowej, utwardzone mury schematów, gdzieś pociągają. Tylko zarówno ja, jak i ona już mówimy, ok, wiemy o co chodzi, działamy inaczej. Mówimy wprawdzie to, co czujemy, dając przestrzeń innej osobie do wyrażenia też swojej prawdy, nie biorąc odpowiedzialności za odczucia, emocje innej osoby. Bo zawsze wszystko dzieje się do najlepszego dobra każdego z nas i podstawą tych doświadczeń, lekcji życiowych jest dać na to przyzwolenie. Więc podsumowując, najważniejszą relacją jest ta wewnętrzna relacja z samą sobą. Dlatego zapraszam serdecznie, polecam z głębi serca, żeby stanąć przy sobie, wykazać się odwagą, dokonać wyboru, podjąć decyzję, dać sobie szansę na nowe otwarcie, otwierając drzwi Akademii Pani Violety. Dzieje się magia, jest moc, dzieją się cuda. Dziękuję pięknie Pani Violeto i jeszcze ukłon w stosunku do wszystkich dotychczasowych uczestniczek, bo przestrzeń, jaką tworzymy, też jest niesamowitym wsparciem, dającym pełne takie poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia, a ja wiem, że sama muszę sobie to dać, ale na początku drogi to jest ważne, żebyśmy w ogóle weszły na tą drogę i czuły, że to jest dobre, że zadzieje się to, co ma się zadziać i zawsze się zadziewa. Dziękuję pięknie. Pani Małgorzato, mnie tutaj tak przyszło, jak uważnie Pani słuchałam, że pokazała Pani ten proces w doświadczeniu, w którym zmienia Pani w działaniu tą relację z córką, żeby nie iść w tym kierunku, jak wyglądała relacja Pani mamy z mamą, i pokazała Pani i powiedziała o tym, że był taki moment, że było ciężko, było trudno, bo jakby rozjechała się troszeczkę ta relacja, że się odsunęła. I to jest bardzo dobry moment, bo pokazała Pani to, że najciemniej jest przed świtem. Zawsze musi być ten moment taki leczący, że po prostu zmienia Pani relację, narrację, zachowanie w stosunku do dziecka i ono jest
nagle takie zdezorientowane, bo ta mama już nie jest ciągle taka sama, jaka była przez 20 lat, jest inna. I wtedy faktycznie to, co pani powiedziała, jest bardzo ważne, żeby nie naciskać, tylko to zostawić. I pani to zostawiła, upłynął ten czas, czyli zadziało się w tym nigredo, tak, alchemicznie byśmy powiedziały, i później się odkorkowało. Tak? Przyszedł sprawdzian, znów była jakaś rozmowa, znów trzeba było się ugryźć w język, żeby nie zrobić po staremu, tak? Ładnie tak. No właśnie, to jest bardzo cenne, bo pokazała to pani w procesie. I teraz panie, które nas słuchają, wszystkie osoby, które nas słuchają, mogą zobaczyć, jak się przez ten proces przechodzi. Ja sobie oczywiście otwarłam książkę Ścieżki Miłości naszego kochanego Don Miguela Ruiza, jak pani mówiła, na takim zdaniu. Nie mamy prawa nikogo zmieniać i nikt nie ma prawa zmieniać nas. Jeśli mamy zamiar się zmienić, to dlatego, że sami tego chcemy. Dokładnie, piękny cytat. I ja jeszcze dodam, że najpierw ja uzdrowiłam samą siebie w relacji ze swoją mamą. Ja dałam sobie przestrzeń do emocji, odczuć tego dziecka, ja je ukochałam, czyli zaakceptowałam małą Małgosię. To było pierwsze, bo nikt mnie nie kochał, nikt mnie nie dawał zrozumienia. Dopiero później przeszłam do relacji z mamą i zrozumienia, zaakceptowania jej, jaka jest. I tutaj się poprawiła relacja. I dopiero później przeszłam do uzdrawiania, do dochodzenia do prawdziwej takiej, do relacji takiej w prawdzie, w świetle ze swoją córką. Więc to był, jak już patrząc na cały proces, to mniej więcej u mnie tak wyglądało. I jeszcze spojrzała pani z dwóch stron. Spojrzała pani i jako dziecko, jako mała Małgosia na relację ze swoją mamą, czyli stanęła pani w jednej roli, a później spojrzała pani również jako mama dziś Magdaleny, tak? Czyli dwa spojrzenia. Ja jako dziecko na relację i ja jako matka w relacji z moim dzieckiem. Zobaczyła pani, nie? To wszystko, co było kiedyś nie tak. Tak, bo też dla mnie to jest takie moje doświadczenie, że bardzo często chcemy, i wtedy to się zadziewa z głowy, że my chcemy zrozumieć drugą osobę, szczególnie jeżeli chodzi o rodziców. Tak, my rozumiemy, oni są na innym poziomie świadomości, ale zapominamy o tych cząstkach nas, które zostały, o tych ranach, które mamy. Więc dla mnie pierwszym procesem było zauważenie tych ran, czyli danie sobie uwagi, której tak naprawdę nigdy nie dostałam. Pokochanie tej wewnętrznej dziewczynki, miłością, której ona w jej odczuciu ona nie dostała. Bo mama kochała jak umiała, ale w odczuciu tej małej dziewczynki Małgosi ona nie dostała tego, co na dany moment potrzebowała. Ja to zauważyłam, dałam sama sobie i dopiero później, czyli skierowałam uwagę do wewnątrz, a dopiero później na relację zewnętrzną i w tej relacji zewnętrznej znowu uwagę na wewnątrz, na zmianę siebie, a nie na zmianę mamy. Jak pani się poczuła, jak pani zauważyła, że ze swoją córką, z własną osobistą córką odgrywa pani siebie tak, jak to robiła kiedyś mama, czyli zobaczyła pani mamę swoją w sobie, bo to jest też ważne, bo czasami to jest szok po prostu dla nas. Tak, Jak to pani? był. To był. Ja po prostu mówię, mamusiu, naprawdę, naprawdę tańczymy ten sam taniec. Co więcej, to po prostu pojawiały się, jak człowiek, jak ja włączyłam taką pełną uważność połączoną z obecnością, ze świadomością, ze zwolnieniem. W taki sposób pani Wioletta, jak pani to też w jednym z modułów pięknie przedstawia, to ja po prostu wyłapywałam zdania, które ja słyszałam od swojej mamy. Ja mówiłam te zdania, a znowu słyszałam zdania córki,
Oczywiście tam były jakieś minimalne różnice. Ja słyszałam zdania córki, które mówię i mówiłam tak, no przecież ona się zachowuje dokładnie tak, jak ty zachowywałaś się w stosunku do swojej mamy. Mówię, no piękny teatr. Zobaczyła pani ten teatr, zobaczyła pani 30 lat później, że to jest ta sama scena, tylko aktorki są inne. Tak, oczywiście. I to się przejawiało, jak w momencie, kiedy ja naprawdę tego doświadczyłam, bo ja doświadczyłam, to było coś takiego przez tą uważność wewnętrzną i mi się poodpalały, że to była taka sytuacja. I później był okres, że jak coś się działo, to mi od razu jakby w lustrzanym odbiciu pokazywało wcześniejsze pokolenie. I oczywiście, jak tutaj już z córką sobie porozmawiałyśmy i tak dalej, to ja opowiedziałam jej to wszystko. Ja opowiedziałam jej, jak to było z mamą, jak ja pracowałam nad relacją ja jako dziecko z mamą, ja jaka dorosła z mamą. Opowiedziałam jej, że mówię, Madziu, ja też nad tobą pracowałam w ten czy inny sposób. Mówię, bo ja wiedziałam, co się odgrywa. A córka mówi, no, czasami mnie dziwiło, że ja taka byłam, mówi, niedobra dla ciebie, a ty taka siła spokoju. A ja mówię, bo ja tak, bo ja wiedziałam, że ty jeszcze nie umiesz inaczej, że jeszcze się nie przeprocesowało w rodzie, jeszcze gdzieś te stare wzorce, ale mówię, ja wiedziałam, co chcę, co robię i mówię, miłość. Wysyłanie wewnętrznej miłości i mówię, ja w ogóle nie odczuwałam tego, że ty robisz coś źle. Mówię, ja nie dopuszczałam do siebie, tylko ja na każde, jak tylko widziałam, że coś może we mnie przysłowiowo odpalić, to ja wysyłam siłę spokoju, wysyłam miłość. I po prostu się zadziało. I naprawdę każdemu życzę takich zmian, bo życie staje się spokojne. No to Piękne. potrzebna jest jednak uważność, prawda? Bez uważności, bez tego przeprocesowania, czyli bycia cały czas w tym procesie, no byłoby to no niemożliwe, tak? Dlatego ludzi tak często no wyrzuca z tego, że idą w emocje i nie są w stanie przejść w takim spokoju, w takiej obserwacji. Więc musimy mieć tę determinację, tak? Kiedy jest świadomość, wiedza, jest determinacja i cel, tak? Bo tutaj cel był jasny, żeby zmienić relacje, które były w poprzednich pokoleniach między matką a córką, tak? Czyli wprowadzić nową ścieżkę życia tak naprawdę. Tak, dokładnie. Bez uważności i bez tej takiej świadomej uważności i obecności i tego zwolnienia. Teraz nie pamiętam wszystkich komponentów, ale w jednym z modułów jest pięć takich komponentów, które pani łączy z uważnością. Właśnie uważność, obecność, świadomość, zwolnienie i jeszcze jakiś jeden. W tej chwili mi uciekło, ale włączenie właśnie tego. No, intencja też jest, nie? Jest intencja, jest uwaga, jest świadomość, Tak, jest intencja obserwatora, czyli jakby cały proces, tak? Bo no, ludzie narzekają, że w tych związkach jest tak źle i źle i źle, a wystarczy zrobić tyle, ile pokazała nam właśnie pani Małgorzata. I się okazuje, że można, tak? Bo ma osobiste doświadczenie, że jest to możliwe. Wymaga skupienia, wymaga uznania tego, że tego, co się działo i co się dzieje, to już to było w naszym rodzie, bo my czasami właśnie jak na kołowrotku powtarzamy to wszystko i kiedy chcemy zmienić tę linię życiową, czyli żeby nie kontynuować tego, chcemy uszanować to, że przodkowie kontynuowali, że nam to pokazali i dostajemy teraz partnera, również w sensie dostajemy dziecko, z którym mamy to przerobić, czyli córkę, syna, tak, bo to nie tylko musi być partner. Więc tu są rzeczywiście rzeczy takie no, mocno transformujące nasze relacje, nasze związki. Natomiast macie Państwo ściągę, tak? Bo kiedy dopiero zaczęłyśmy jakby tą rozmowę, u nas to wszystko idzie w swoim tempie, to pokazujemy, że jest to możliwe, tak? Osobistym doświadczeniem, że jest ta możliwość zmiany i pokazujemy narzędzia. Ja bardzo serdecznie dziękuję Pani Małgorzato, że się Pani podzieliła tym osobistym doświadczeniem.
zmiany relacji, właściwie zmiany tego waszego bycia z córą w relacji i z mamą, tak? Bo to są jakby tutaj dwie prace, właściwie to jest dużo więcej, ale umownie powiemy, że to są dwie prace. Bardzo dziękuję. Ciekawa jestem, jak to, co powiedziała pani Małgorzata, tutaj z nami rezonuje, z paniami. Bardzo ze mną rezonuje i już tak w połowie wypowiedzi pani Małgorzaty mnie wyrywało. Ojej, ta sytuacja bardzo przypomina moją. W ilu słowach ja się odnalazłam i sytuacjach pani Małgorzaty, ale może były troszeczkę inne odsłony tego, ponieważ wszystkie relacje i związki, relacje, związki partnerskie, przyjacielskie, zawodowe w moim życiu charakteryzowały się takim lękowo-ambiwalentnym stylem przywiązania. I to u mnie było tak silne. Ja byłam osobą, która odczuwała niesamowite pragnienie bliskości i jednocześnie takie połączone z lękiem związanym z odrzuceniem i takim niezasługiwaniem, niepewnością. Ciągle byłam taka nadwrażliwa na zmiany nastrojów, czy partnerów, czy osób, które no, były blisko mnie, czy to przyjaciół, znajomych, czy nawet współpracowników. I dzięki pracy, dzięki studiowaniu w akademii, no, przyszło takie piękne odkrycie, że pod tym wszystkim ukrywał się taki silny lęk separacyjny. Dlaczego? Ponieważ ja byłam tym dzieckiem, które doświadczyło tego lęku oddzielenia i tej separacji. W zasadzie od samego początku, pierwsza separacja, która nastąpiła już po urodzeniu, kiedy znalazłam się w inkubatorze. Sama, samiuteńka przez 2 tygodnie bez mamy, ponieważ no, w dawnych czasach ta bliskość no, nie mogła być utrzymana, więc 2 tygodnie separacji. Później pobyty w szpitalu. Jednym, drugim, bardzo długi pobyt w sanatorium. Potem opuszczenie, wyjazd mojej mamy na bardzo długo, kiedy ja rozpoczynałam szkołę średnią. I praca właśnie na pętelkach, na tych cyklach powtarzających się, uświadomiła mi, jakie jest cierpienie głębokie dziecka, które no, nie ma zaspokojonej tej potrzeby właśnie miłości, tej bliskości z rodzicem, co przejawia się później już we wszystkich naszych relacjach. To przełożyło się bardzo, ja to teraz widzę, na wszystkie związki i na wszystkie relacje, jakie miałam. Mało tego, że to były właśnie te lękowe takie przywiązania, to ja jeszcze byłam w takim programie właśnie silnych oczekiwań. To, co pani Małgorzata mówiła, a oczekiwania równa się rozczarowania. A więc zobacz wreszcie tą inną prawdę. I uszanuj tą prawdę, bo każdy jest w swojej prawdzie. No ale to zajęło mi parędziesiąt lat, żeby w zasadzie sobie to uzmysłowić i nie byłoby tego zobaczenia i tego uświadomienia, gdyby nie moja obecność w akademii i praca u boku pani Wiolety. To jest coś niesamowitego, że ja po tylu latach w zasadzie, odkrywając to, jestem coraz bardziej uspokojona. Ten strach przed byciem samą powodował, że ja byłam w stanie zrobić wszystko dla tych osób, żeby ze mną były.
najlepiej na zawsze. I żeby te osoby nigdy mnie nie odrzuciły, a w zasadzie zrobiłabym wszystko, żeby nie poczuć tej rany właśnie znowu, tego odtrącenia i odrzucenia. I to jakby powielało się, przewijało się przez całe moje życie, aż do momentu, kiedy bojąc się tego odtrącenia, odrzucenia, zostałam sama. We wszystkich moich problemach, we wszystkich moich bolączkach, we wszystkich moich lękach i strachach, ja zostałam sama. Mało tego, to było jeszcze zderzenie z taką rolą wejścia, z wejściem w rolę ofiary albo taki program, ja służę innym jako ofiara, najczęściej drapieżnikom. I czy to w relacji partnerskiej, czy to w relacji przyjacielskiej, i czy w relacji zawodowej, to się cały czas mieliło. Ja byłam taką jedną wielką ofiarą. Nie widziałam w ogóle możliwości wyjścia z tego. Im bardziej cierpiałam, tym dostawałam większe ciosy. To było w pewnym momencie już tak nie do udźwignięcia, że musiałam jakby otrzeźwieć. I kiedy zostałam sama, no to przyszła ta refleksja i pytanie pani Wiolety na początku naszego spotkania. Przewrotna odpowiedź, przewrotne pytanie, po co nam związki, po co nam relacje? I przewrotna odpowiedź moja, po to, żebyśmy nareszcie mogły zostać same, żeby zobaczyć to, co te programy nam przynoszą i zobaczyć, odkryć tę prawdę, ale też w nas samych. I ja nareszcie, kiedy odrobiłam te lekcje, to zrozumiałam, że zostałam sama po to, żeby odnaleźć swoją siłę, żeby skończyły się te oczekiwania. Że ktoś za mnie coś zrobi, a ja będę ozdobą tylko na tej tacy życia, że mi się należy, że wygranie rolą ofiary na arenie nie uda mi się. W związku z tym musiałam, zostałam zmuszona nawet odnaleźć swoją siłę. Zostałam sama po to, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę potrafię. Zostałam sama po to, żeby zobaczyć, jak wspaniale sobie radzę właśnie w tej samotności, jak potrafię się dźwignąć. I to przyszło też do mnie takie uświadomienie, że my czasami potrzebujemy zostać same, bo też wspominała o tym pani Małgorzata, że największą wartością jest to, że my w kluczowych momentach naszego życia, a jest ich niemało, jesteśmy tak naprawdę sami, sami ze sobą. I to my siebie nie opuścimy aż do końca, same. A więc doceńmy w końcu swoje własne towarzystwo i uświadommy sobie, że to, że zostałyśmy same, tak naprawdę nigdy nie jesteśmy same. Nikt za nas nie poniesie też naszego życia. Więc warto wejść w swoją własną moc. I czasami, kiedy cierpiałyśmy, gdy ktoś nam nie chciał pomóc, czy ktoś nie chciał dla nas czegoś zrobić, który jeszcze bardziej wtłaczał nas w tą rolę ofiary, możemy tak przewrotnie, trochę żartobliwie użyć takich słów. No i bez łachy, sama sobie poradzę. No i teraz ja potrafię sobie właśnie takich słów mówić. No to bez łachy, idę sobie dalej. Bo teraz jestem już silna, samostanowiąca, sprawcza,
Do tego też dochodziły u mnie programy, których ja pragnęłam w życiu. Ja pragnęłam związków romantyczno-narcystycznych, jak się okazuje. Po co? No właśnie po to, że mój ród już błagał, niech to się wreszcie skończy. No i faktycznie, ja bym mogła teraz powiedzieć, że już się tak najadłam w życiu tymi związkami romantycznymi, tymi porywami serca, tymi uniesieniami, że to, co pani Wioleta mówi, patrz na słowa, jakie ci druga osoba przynosi w prezencie, a nie zawsze na te romantyczne otoczki i czyny. I uważaj, bo ta osoba przynosi ci ten największy prezent, jaki możesz mieć. No ale nie tylko ta osoba, bo ta osoba też stawia przed nami lustro, żebyśmy i my mogły się w nim przejrzeć. I jak ja zobaczyłam w swoim życiu tych zwierciadeł tyle, to najpierw się przeraziłam. I miałam wielką ochotę je wszystkie wytłuc i dalej stać w swojej poprzedniej prawdzie. Ale no, stanęłam do tego życia w tej swojej samotności i zobaczyłam, jak silne były i moje pragnienia właśnie, i te moje zachowania narcystyczno-romantyczne. Więc czy się przyciągają przeciwieństwa, aby tworzyć parę, aby związek, czy jednak przeciwieństwa, czy podobieństwa, no to każdy już po dłuższej czy krótszej refleksji powinien sam sobie te wnioski wyciągnąć. Ja swoją lekcję w części odrobiłam, na pewno jeszcze ją będę odrabiać i przyglądać się tej swojej ścieżce życia, ale okazało się też, nawiązując jeszcze do tej samotności, że kiedy zostałam sama, odrobiłam tą lekcję. Dlaczego? To okazało się, że nagle wokół mnie pojawiło się mnóstwo ciekawych, inspirujących osób, pięknych, cudownych energetycznie istot, o pozytywnych wibracjach. I okazało się, że te osoby, na które nie mogłam liczyć w najtrudniejszych momentach mojego życia, zniknęły. Nie chciałabym powiedzieć, że odeszły, tylko one są w poczekalni. I teraz mogę odpowiedzieć na to tak: kiedy będą gotowe, żeby wyjść z tej poczekalni, i będą chciały ponownie pojawić się w moim życiu, to ja jestem dla nich z otwartym sercem, z otwartymi ramionami. Jeżeli będą chciały odnowić więzi, to ja jestem. Ale też już nie za wszelką cenę ja zrobię dla ciebie wszystko, bylebyś mnie lubiła. Bo trzeba pamiętać o tym, że o miłość i o przyjaźń nie można błagać. Ona musi być naturalna i ona musi być po prostu z serca. Także taki to jest etap mojej nauki w akademii, i dla mnie jest to mega ogromny krok uświadomienia i zobaczenia i tych programów rodzinnych, i tych programów w relacjach, w partnerstwie, a było tego mnóstwo, i z mnóstwem bardzo trudnych do udźwignięcia wydarzeń. W życiu bym nie przypuszczała, że chwila samotności jest tak bardzo pomocna, żebyśmy mogły zobaczyć siebie, żeby to lustro pokazało w tym odbiciu, w tych naszych wszystkich relacjach, żebyśmy my mogły zobaczyć siebie. Także bardzo dziękuję, pani Wioleto. Szkoła, która no, trwa ponad 2 lata, jest czymś wspaniałym, jest prawdziwym lustrem dla nas.
I zachęcam wszystkich, którzy chcieliby pracować nad sobą i wprowadzić takie ukojenie, uspokojenie do swojego życia i poczuć tę prawdziwą miłość do siebie, do świata i do innych, już nie na jakichś warunkach, już nie na jakichś przymusach, tylko taką czystą, prawdziwą miłość. Dziękuję bardzo. Pani Adrianno, ja Pani serdecznie dziękuję, bo Pani miała odwagę pokazać teraz innym osobom bardzo trudne programy, bo programy, gdzie jest lęk przed odrzuceniem, gdzie jest lęk przed porzuceniem, gdzie jest lękowo-ambiwalentne przywiązanie, to pierwsze, pierwotne, bardzo często ciągnie się całe życie za ludźmi i całe życie. Ludzie są w tej prośbie, w tym zadowalaniu innym, w tym, że ja zrobię dla ciebie wszystko, tylko nie odchodź. Nie zostawiaj mnie, mamo, nie zostawiaj mnie, tato. Ja będę taka, jaką wy mnie chcecie widzieć, tak? I teraz powiedziała pani też pięknie o tym, że dostała pani sprawdzian, tak? Przyszedł sprawdzian, czyli pojawiły się słowa, które płynęły od bliskich. Ja odejdę, ja cię zostawię, tak? Zobaczymy, co wtedy zrobisz. I czy to miało na początku moc i jaką teraz ma moc, bo pewnie dla wielu osób to będzie bardzo ważne, bo to jest w praktyce zrobiona przez panią praca. Z tym na przykład takim umownie nazwiemy straszeniem, że odejdę, zostawię cię, żeby uruchomić, zostanę sama. Boże, świat się zawali, nie będzie z czego żyć, nie będzie pieniędzy, nie będzie nic. Tak, to bardzo mocno stawia na nogi, bo jeśli nie postawi, to prowadzi nas naprawdę, no może mocnego słowa tutaj użyję, do zagłady i destrukcji samej siebie. I ja też byłam w tym miejscu i nie mówię też tylko właśnie w obliczu i tego straszenia, że ktoś odejdzie, czy że mnie porzuci, ale po prostu w takim namacalnym, w takich sytuacjach obrażania się, czy odchodzenia osób nawet w sferze zawodowej, czy w przyjaźniach, czy w koleżeństwie, gdzie uruchamiały się te lęki, dobrze, to szantażuj mnie dalej, ja sprostam każdemu szantażowi. Ja zrobię wszystko tylko, żeby nie nieść tego uczucia w sobie, tego strachu i odrzucenia. Czy ta rana była tak głęboka, że ona już była dla mnie nie do udźwignięcia. No ale co? Czego ja się nauczyłam w akademii? Chcesz żyć? To wchodź w działanie. I ja weszłam w działanie. Ja weszłam w takie działanie, że jestem samostanowiąca, samodecydująca, samomobilizująca się, bo ja chciałam naprawdę wygodnego życia, że ktoś mi to wszystko da i ja będę w bezpiecznym azylu, ktoś mi to zagwarantuje, i to były takie moje oczekiwania. Pewnie, że szkoda, że do tych wniosków nie doszłam wcześniej, ale przychodzi to, co jesteś w stanie udźwignąć i zrozumieć w tym momencie, w którym jesteś właśnie w stanie temu sprostać. Wcześniej widocznie byłam zbyt słaba. Albo musiałam osiągnąć taki poziom, taki pułap, żeby od tego przysłowiowego dna też sama odbić się i wypłynąć na powierzchnię. I taka jest moja rada. Chwila strachu, ale za chwilę wycisz się, uspokój umysł, uspokój organizm, pooddychaj. I jak najszybciej wejdź w działanie, choćby najdrobniejsze, ale zacznij działać. No i rzeczywiście to tak jest. To jest niebo a ziemia, miejsce, w którym teraz jestem i w którym byłam. I to nie jest tak, że ja pozamykałam, zatrzasnęłam drzwi. I to nie jest tak, że wszyscy ludzie odeszli ode mnie, bo tak nie jest. Te relacje. Niektóre są tylko zamrożone. One są w tak zwanej poczekalni. Niektóre cały czas trwają.
ewoluują, przekształcają się, transformują pięknie w sposób wręcz nieoczekiwany, które z negatywnych, które miały moc negatywnych emocji, wchodzą w drugi biegun. I to jest piękne. Ale no nie można tylko na to patrzeć z boku i albo nie można tego przeżywać leżąc w niemocy. Trzeba odnaleźć w sobie siłę, a siłę się odnajduje przez działanie, krok po kroku. Najmniejsze do większych. I cierpliwie, powolutku. W praktyce nie ma już teraz lęku, że o Boże, co będzie, jak nie będzie tego kontraktu? Co będzie, jak ten pracownik odejdzie? Bo wcześniej, jak jesteśmy w takich stanach lękowych, to się oczywiście, że rozpościera się na wszystkie nasze obszary, nie tylko osobiste, ale związki, partnerskie, praca bardzo mocno. Bo kiedy mamy takie oprogramowanie, to mamy jakiegoś pracownika, który wykonuje jakieś rzeczy i boimy się, że jak on odejdzie, to na przykład to miejsce będzie ciężko zastąpić kimś, prawda? Bo to wszystko działa na tych samych zasadach, albo kontraktu nie dostanę. Albo jeszcze czegoś, nie? Pani Wioletto, to znaczy te lęki wracają i one mówią: sprawdzam. I mówią bardzo często i chciałyby rzeczywiście z powrotem nas zdominować, ale pani w akademii wyposaża nas w ogrom narzędzi. I ja nie mówię, że wejście w tą świadomość i wprowadzenie tych transformacji dzieje się ot tak po prostu i już. Jest potrzebna do tego też wiedza. Jest potrzebna do tego praca nad świadomością i bez tych narzędzi, no taka świadoma bym nie była. I to jest pani ogrom pracy włożonej w akademię, każdy wykład, każdy moduł. I no, bez tej wiedzy ja tak szybko i tak świadomie tych zmian pewnie bym nie wprowadziła. Także to jest pani pomoc ogromna. Tak się pole uparło, ja zawsze mówię, nie? Tak Tak. się pole uparło i mamy niesamowite wsparcie. No i bardzo dobrze, tak? I Ja bardzo się bardzo cieszę. cudownie. Się tak bardzo cieszę z tej transformacji, że no, mogę tylko powiedzieć o wielkie dziękuję. A ja otwarłam, Pani Adrianno, na chybił trafił, tak? Tak. Ścieżkę miłości na takim cytacie. I pomyślałam sobie, że go przeczytam, a Pani się odniesie, czy on jest adekwatny czy nie. Nie potrzebujesz uzupełnienia. Sam w sobie jesteś kompletny. Jeśli miłość emanuje z ciebie, nie gonisz za miłością ze strachu przed samotnością. Jeśli masz ją w sobie, samotność nie jest żadnym problemem. Czujesz się dobrze i nieźle się bawisz we własnym towarzystwie. Energia zadziałała, Gdyby ktoś nie nie mam nic wierzył. do dodania. Podsumowanie słowa, które wypowiadałam chyba z taką częstotliwością, jak tylko można. Pokochaj swoją samotność, ona to jest klucz do ciebie. Tam jest głęboko ukryta prawda i warto ją odnaleźć. No i też w tym cytacie: uświadom sobie braki, żebyś mogła być już potem kompletna. Mamy niesamowity rezonans, tak? Bo rezonans jest niesamowitym darem, ogromnym darem, teraz wielowymiarowości. Tak? Zawsze moją intencją było, żeby w akademii był ten rezonans. Więc nawet kiedy my rozmawiamy, prowadzimy sobie dyskusję, cokolwiek robimy, to mamy właśnie niesamowitą łaskę, rezonans, taki dar dodatkowy. I ja widzę, że to jest jakby tego jest więcej, tak? Bo też kiedyś byłam na początku prowadząc akademię kilka lat temu, a teraz jest jakby więcej tego dobra. Dostajemy tego dobra mnóstwo. Więc ja się bardzo cieszę. A tutaj nas dzisiaj Don Miguel wspiera. Zobaczymy, co się Tak, otworzy. tak. To jest ta magia właśnie. Fajnie, mamy naprawdę cudowną przestrzeń. Bardzo dziękuję Pani Adrianno. Dziękuję bardzo. Pokazała Pani bardzo trudne, jedne z najtrudniejszych programów, kiedy jest właśnie ten lęk, bo bez matki, bez ojca, porzucone, my umieramy. Dlatego są olbrzymie też lęki o życie, lęki przed śmiercią. To przy okazji dla tych osób, które nas oglądają, tak, że to jest temat taki naprawdę szeroki.
różnych lęków, które właśnie mają ten swój początek w tym momencie, kiedy zostajemy same i nie ma dotyku naszej mamy. Inkubator to miejsce, tak? 2 tygodnie. No, musimy się zaadoptować, musimy się nauczyć żyć, ale to jest olbrzymi dramat. Tak, my mamy świadomość tego, bo dotykamy tego głęboko. Natomiast no, wiele osób ciągle jeszcze nie zdaje sobie sprawy, jak ważne to jest, żeby mama była tak blisko dziecka cały czas, bo bez niej taki maluszek, on po prostu dosłownie defragmentuje się, przestaje istnieć, i my później jesteśmy nawet oderwane od tej rzeczywistości, bo ona jest tak trudna, że chciałybyśmy nie dotykać ziemi. Tak. No, o wszystkich rzeczach tutaj też nie można mówić, albo też nie mamy na to przestrzeni i czasu, bo mogłybyśmy tak do wieczora w naszym gronie siedzieć, ale te narzędzia, które u pani w akademii odnajdujemy, i gdy ja przystawiam sobie właśnie te moje zdarzenia i właśnie te lęki, te separacje, które przydarzyły mi się w życiu, pobyty właśnie od inkubatora po jakieś sanatoria, czy te separacje z mamą, dłuższe, krótsze, to jak one powielają się później w życiu, w wydarzeniach, w datach, na tych pętelkach, to naprawdę to jest najlepsza lekcja. Tego nie znajdzie się w innych przestrzeniach, a to jest tak pomocne. Więc wszystkich chętnych do studiowania w akademii zachęcam, bo tam jest po prostu skarbnica, to jest skrzynia skarbów, które możemy wykorzystać, z których możemy skorzystać właśnie do pracy ze sobą. Cudownie spędzamy czas razem, nie? To też jest takie niesamowite. Bardzo mnie ciekawi. Dziękuję ślicznie, Pani Adriano. Właśnie co Panie czujecie? Jak poczułyście to, o czym mówiła Pani Adriana? Ja przyznaję, że bardzo poczułam, ponieważ też mam taki lęk przed odrzuceniem w sobie i długo to badałam i nie umiałam tego zbadać wcześniej. Dopiero akademia mi pomogła poukładać to wszystko. Taki lęk, gdzie miałam dużo wyrzutów do rodziców, że to było takie pokolenie, nie mówiło, ja nie usłyszałam od mamy, od taty, kocham cię, czy że jestem ich skarbem, że jestem ich kochaną córeczką. To po prostu gdzieś tak. Tak się wychowywało dzieci wtedy i ja to musiałam po prostu zrozumieć, że oni tego też nie dostali, więc mi nie dali. A dodatkowo też byłam oddana do dziadków na rok czasu między 6. a 7. rokiem życia i to była dla mnie taka trauma, że ja właściwie dopiero w dorosłym życiu odkryłam niechcący, że ja tam byłam. Po prostu ten rok miałam wyparty z pamięci. I u mnie się to przełożyło właśnie na takie w relacjach z mężczyznami, i w ogóle w pracy na takie zasługiwanie na miłość, na takie żebranie o miłość, na taki ochłap miłości i ja już się cieszę, nie? Takie po prostu, no takie trudne uczucia. I w relacjach też tak miałam, w małżeństwie tak miałam, weszłam w relacje z takim dużym brakiem. Mój mąż też to miał wtedy i obydwoje tak jakby uzupełnialiśmy swoje braki. I u nas się to też potoczyło tak i w moich relacjach to było widoczne, że te moje braki pozwalały też na przekraczanie granic. Przekraczanie granic takich fizycznych, psychicznych. I ja na to pozwalałam. Ja też jeszcze byłam w programie dziewczynki, tej grzecznej dziewczynki, dobrze wychowanej, która nie tupnie nogą, która pozwala na wiele. Więc po prostu ja miałam dużo tych programów, które w tych relacjach gdzieś mi się przewijały i które no tak jakby nie pozwalały na korzystanie w pełni z tego, co można mieć z drugim człowiekiem. Więc to u mnie tak było. A jeszcze mam takie przemyślenie, że małżeństwo było trudne z powodu przekraczania takich granic i ono się skończyło. I tak naprawdę rozstanie czasem wydaje się nam końcem świata. Ja byłam wtedy naprawdę, no nie umiałam się wyzbierać. A później jednak stwierdziłam, że to był dla mnie początek, początek mojego rozwoju, mojej nowej drogi, mojego po prostu takiego bycia tego, kim jestem teraz. I tak jakby akademia dopiero pozwoliła mi zrozumieć te wszystkie
etapy, które się tam wydarzały, te choroby, które miałam w międzyczasie, ja to wszystko rozumiem, dlaczego to się tak działo. To właśnie na akademii mi się pokazało. I właśnie kolejną relację, jaką miałam, też była przemocowa, ale już inaczej przemocowa. Ja tego w ogóle nie powiązałam, dopiero pani Wioletta mi to kiedyś pokazała, gdzie partner był przemocowy, ale on był zazdrosny i przekraczał moje granice swoją zazdrością. Wtłaczał mi do głowy swoje bajki, w których on żył, i tak jakby po co? Ja to bardzo tłukłam w swojej głowie. Dlaczego to jest tak? Bo ja nie przepracowałam tej pierwszej relacji do końca, nie zobaczyłam tego, a w moim rodzie było bardzo dużo przemocy. Przemocy względem właśnie kobiet, więc to pytanie z początku, jaki ból rodu chce być zakończony, no to myślę, że po prostu u mnie chce być zakończony ten ból, taki ból kobiet, żeby one były w swojej mocy, żeby one stawiały na siebie i były niezależne. Dlatego bardzo mi się to wiąże z moimi przedmówczyniami, że to po prostu ważne jest. I ta samotność jest też ważna po to, żeby móc zderzyć się z tym, co mamy w środku, mieć czas na to odnalezienie siebie, na zrozumienie siebie, bo to nie jest łatwy proces, to boli. Nie będę oszukiwać, że to szło bardzo gładko i prosto i uroczo i cukierkowo, bo nie. Po prostu było trudno, ale dzisiaj, tak jakby ja jestem w innym miejscu, ja mogę tym relacjom dzisiaj bardzo podziękować i Akademii, bo właściwie to na Akademii się dowiedziałam, co to jest w ogóle samica alfa. Co to znaczy być kobietą, być w swojej mocy, korzystać z tego, i wtedy ta kobieta, ta samica, ona nie pozwala tym innym, obojętne czy to jest partner, czy to jest teściowa, czy to jest mama własna, na wchodzenie do tego gniazda, na przekraczanie, na wchodzenie w butach i to w brudnych butach. Po prostu nie pozwalamy na to. Więc to takie wielkie moje podziękowanie, takie od ucznia do nauczyciela i od kobiety do kobiety, po prostu za taki proces, bo to jest mój proces na Akademii. Czyli tym prezentem pani Kalino, który czekał na rozpakowanie, również był związek, czyli dzisiejszy nasz temat. I teraz prezent, który polega na tym i jest wyzwaniem, aby zobaczyć przekraczanie granic. Tak. No. I teraz jak czujemy, że te granice są przekraczane, no to musimy się nauczyć budować je od nowa, tak? Tak. Nauczyć się też zobaczyć, że ja mam prawo, że ja mam prawo powiedzieć nie, stop, ja sobie tego nie życzę. Nie życzę sobie takiego zachowania, nie życzę sobie takiego słowa, że to wszystko, że ja mogę. A wychodząc z domu, z tej takiej dziewczynki, nie mówimy tego, nie stawiamy tej granicy, nie stawiamy się w ogóle w roli tej osoby, która jest taka mocna, wewnętrznie mocna. Dziewczynka nie potrafi stanąć po swojej stronie, prawda? Tak, Tkwi w tak. iluzji, że partner zmieni się. Tak, mój temat, oczekiwanie, że on będzie jakiś, że też ja jakaś powinnam być, że wszyscy powinni być jakiś, i potem nikt nie jest taki, jak ja oczekuję, nie? Skąd to się bierze? Bo zobaczcie, mamy stanąć po swojej stronie, żeby przestać tkwić w iluzji, że ktoś się zmieni. Ale za tym też idzie, że my siebie nie szanujemy, bo jeżeli pozwalamy przekraczać te granice, pozwalamy nadużywać siebie, pozwalamy na lekceważenie, czyli jakby coraz bardziej jesteśmy przypierane do muru, no to dzieje się coraz trudniej, tak? Czyli to jest program kobiet do tyłu, które wydelegowały panią Kalinę, ty to musisz uzdrowić, ty to musisz zmienić. Tak, czuję się taka wydelegowana, umocniona przez nich, a nawet mam takie odczucie, że trudno przechodziłam przez rozstanie i rozwód, tak jakbym się rozwodziła nie za siebie, tylko jeszcze za moją babcię, za moją mamę, i dlatego to było takie trudne, bo niektóre rozwody są takie po prostu w miarę cywilizowane. Mój był jakiś taki, nawet nie rozwód, sprawa sądowa, tylko całe to rozstanie, dogadywanie się było po prostu bardzo trudne dla mnie, więc myślę, że zebrałam to wszystko za ten mój ród, za te kobiety, które nie miały na to odwagi, które też pozwalały na wiele, bo też nie miały takiej swojej mocy. Wtedy się nie rozwodziło, nie odchodziło się od mężczyzny, który przeważnie był głównym utrzymującym rodzinę.
I na pewno nie miały miłości własnej, żadna z nich nie miały tego. Czyli tak jakby to była cena, tak? Bo nie były też samodzielne, więc musiały gdzieś swoją wartość pomniejszyć. Tak. Jak jest teraz, jak pani teraz oddycha właśnie w relacjach? Bo te prezenty przychodzą zewsząd, prawda? W różnych sytuacjach. Tak, teraz jest o wiele luźniej. Teraz ja czuję, że jestem taką pełnią siebie. Lubię siebie, kocham siebie, akceptuję siebie. Mogę żyć sama i jest to okej, okay, a mogę żyć z kimś i też jest okej. Okay. Jeśli ktoś się pojawia, a akurat się pojawia, to tak jakby może mnie wzbogacić i to będzie bardzo fajne, ale tak jeśli będę sama, to też będzie okej. Okay. Myślę, że jestem oparta na sobie i to mi dużo dało, takie oparcie na sobie. I jeśli ja mam swoją miłość do siebie, jeśli ja cenię i widzę siebie, to też stawiam granice, ale jak mam to i to się wylewa ze mnie, tak jak to mogę dać to innym, bo tak z pustego dzbana to my nie nalejemy, ani nie pomożemy, ani nie obdarzymy miłością. Więc myślę, że to po prostu ta wizja tego dzbana bardzo ładnie mi to tak uzupełnia to co ja czuję. I takie zdanie przyszło przy pani. Możesz się zakochać w każdym, ale do tego, żeby być z kimś na co dzień, potrzeba ścisłego dopasowania, odpowiedniego wyboru. Czyli słowem kluczem będzie wybór. Czy jak jesteśmy stłamszone, to czy my mamy wybór? Nie mamy. No. Czyli tutaj fajne słowo klucz, nie? Wybór. To jest mój wybór. I w tej relacji musimy pasować jak klucz do zamku. Tak. Wybór, a wybór mam, gdy jestem wolna, gdy czuję wolność, więc to się wszystko łączy. Wolność to też jest takie bardzo moje, więc wybór i wolność, swoboda po prostu, że ja mogę, ja nie muszę, ja mogę. To jest takie wow. Tym bardziej, że pani pracuje również z takimi bardzo subtelnymi wibracjami, czyli jest tutaj wrażliwość ogromna. Tak, wrażliwość, empatia. No i teraz czasami ludzie odbierają wrażliwość jako słabość. Jak mamy dobre serce, no to jesteśmy naiwne, tak, albo głupie, czyli ciągle jest to zetknięcie. Tej twardej rzeczywistości i tej wrażliwości, która jednak jest na wyższych poziomach, bo pracuje pani też z esencjami, prawda? No to Tak, świat. pracuję z esencjami kwiatowymi Bacha, doktora Bacha, i to po prostu tam też jest praca z emocjami, gdzie te emocje, po prostu te kwiatowe esencje, poprzez tą swoją informację w nich zawartą, te nasze emocje potrafią balansować, wydobywać, po prostu tak, żeby emocje nam służyły, a nie żeby nam przeszkadzały. Dlatego bardzo mi się to łączy z biologią, z psychobiologią, z tym, że po prostu chorujemy od emocji, więc to dla mnie jest bardzo łączące, a tak naprawdę tą wrażliwość przez lata traktowałam jako swoją wadę. Ja dopiero dzisiaj widzę, że to jest moja zaleta, a ja to ukrywałam, ponieważ to było takie widoczne, że ja jestem wrażliwa, że ja czasem nawet się zarumienię, że mnie można dotknąć, że to od razu po prostu po mnie to widać. Ja nie umiem tego ukryć. A teraz widzę, że to, i to też przyciąga ludzi do mnie, że ja jestem też otwarta, jestem szczera, to po prostu tam nie ma kłamstwa. Nie da się. Czyli tak naprawdę te wszystkie zasoby miały się wydobyć i takie te twarde związki, te relacje, to przekraczanie granic, to no po coś to było, bo pani tak naprawdę odparła to wszystko, obroniła pani swoją wrażliwość, nie poddała się pani temu. Tak, nie dość, że obroniłam to, to jeszcze to wydobyłam, bo początkowo oczywiście ja zrobiłam sobie taki kokon, że nie, absolutnie już nikt mnie nie dotknie, będę tą twardą, ale zobaczyłam, że jeśli ja nie przeżywam
tych wyższych emocji, to nie jestem w stanie też przeżyć tych niższych, nie jestem w stanie przetrawić tych swoich traum, które mi się przytrafiły. Więc przeżycie tych wszystkich rzeczy, przepuszczenie przez siebie powoduje, że my potrafimy odczuwać całość tego życia i tego, co dobre, i tego, co niedobre, i widzieć to, czuć to i widzieć to, nie udawać, nie zamiatać. Pani Kalino, zdradzi nam Pani, w której esencji się Pani odnalazła konstytucjonalnie, bo tak jak Tak. tak w homeopatii mówimy o konstytucjach, nie? Niech nam Pani zdradzi, w której i dlaczego. Charakterologicznie najbardziej na razie jest mi do kroplika i ten kroplik biorę, ponieważ tą nieśmiałość, którą miałam od dzieciństwa, i ja w tej nieśmiałości jestem od zawsze, a ta nieśmiałość jest być może, że jest też taka, że ja się z tym urodziłam, ale też rodzice mnie to tak to jakby wtłoczyli, że schowaj się, dzieci głosu nie mają, a co ty tam możesz wiedzieć, a nie wypowiadaj się, a lepiej siedzieć cicho. I potem to dziecko robi się nieśmiałe. Ja nigdy nie zabierałam głosu, a teraz ja nagle już jestem na którymś spotkaniu z panią, potrafię się pokazać na YouTubie, nie mam z tym większego problemu, wręcz w ogóle się nie przygotowuję. I wychodzę z tym z taką radością, wręcz ja się dzisiaj cieszyłam z taką ekscytacją, że w ogóle się spotkamy i że moja historia może też komuś posłużyć. A kroplik właśnie powoduje, że my wychodzimy z tego cienia, że my możemy pokazać siebie, nie mamy z tym problemów. To jest też dla ludzi, którzy chcą pokazywać się publicznie, a paraliżuje ich strach. Więc po prostu przecudowna esencja, która pomaga. Ona tylko wydobywa to, co w nas jest, bo esencje na tym polegają, że one wydobywają. Czyli oprócz wrażliwości jest jeszcze nieśmiałość. Tak. No, Tak, czyli... ja jak miałam się wypowiedzieć w klasie, jak byłam w podstawówce czy w liceum i byłam tak jakby brana pod uwagę do odpowiedzi, to moje serce... Nie dość, że tłukło się w klatce piersiowej, to ja je słyszałam jeszcze w uszach, w głowie, wszędzie, bo mi dzwoniło, że ja zaraz będę wywołana do odpowiedzi. A teraz co? Sama się pcham. Czyli dużo się może zmienić, tak? Bardzo dużo, bardzo. Wystarczy po prostu wejść na drogę zmiany, powiedzieć ja chcę, tak? Kto nie Tak. ryzykuje, szampana nie pije. Tak, uwielbiam to hasło, po prostu. Kto nie ryzykuje? Zrobić krok i spróbować. Przecież ja zawsze mogę zrobić krok wstecz. Zawsze. Jeśli mi coś nie będzie odpowiadało, mogę się wycofać i iść do swojej dziupli. Ale spróbuj po prostu, człowieku, spróbuj, kobieto, wyjdź. My już dzisiaj jesteśmy takie mądre, tak? Ale przecież Tak. właściwie nie ma chyba wśród nas osoby, która nie miała na początku takiego właśnie lęku. Bo to są lęki przed oceną. Lęki, że się komuś nie spodoba, tak? Tam zawsze, gdzie jest duża wrażliwość, gdzie jest subtelność, jest jednak taki lęk przed zmiażdżeniem, tak? Przed tym, żeby ktoś nas nie rozjechał. Ja widzę, że pani Adrianna też kiwa głową, tak? Tak, lęk przed krytyką też, rodzice, którzy porównywali cały czas, a dlaczego nie tak, a przecież koleżanka ma większą, wyższą notę, a ty taką, mogłaś się bardziej postarać, tak ciągle coś mogłam, no pewnie, że mogłam, ale po prostu nie dostałam tego wiatru w skrzydła, nikt nie popychał mnie tak do rozwoju, więc ja siedziałam w tym swoim kącie. Czyli ten związek, te związki, które pani ma na myśli, które gdzieś teraz są w przestrzeni, w polu, tak naprawdę one pomogły. Były prezentem. Pani je rozpakowała, Tak. ogrzewała, pobyła w nich, prawda? Tak. Tak. Tak, pobyłam w nich, jestem za nie wdzięczna. Też nigdy nie jest tak, że wszystko, co było, było złe, ale zwykle z tego, co trudne, bierzemy lekcje. Więc biorę to trudne. Rozbroiłam to na czynniki pierwsze. Wzięłam też pod uwagę wszystkie choroby, które w tym czasie były i dlaczego one były, bo to jest po prostu też urocza lekcja. Pamiętamy słynny bark, tak? Oczywiście, że tak. Bark i odcięcie się od toksyka po prostu i moja nieumiejętność, bo może nie wypada, bo może coś tam. Taka jestem delikatna i wrażliwa, że chyba nie podejmę tej decyzji, żeby się odciąć, tak? Tak. A pani Kalino, czasami tak jest, że przecież w związkach, w relacjach te osoby też pokazują nam jakby sobą to, co jest w nas ukryte. Czasami właśnie, jeśli
jest osoba agresywna, przemocowa, to ona też pokazuje, że my w sobie nie potrafimy wydobyć też tego, jakby zawalczyć, bo w biologii agresja nie jest niczym złym, jest przeżyciem, przetrwaniem, więc bywa, że mobilizują, że ty też musisz czasami zawalczyć o siebie. Tak, to jest prawda, że ja tego wcześniej nie robiłam, nie umiałam, a co nawet, ja nie wiedziałam, że mi wolno, więc no, ja nawet na to nie wpadałam, po prostu ja, to było poza moim zasięgiem, żeby pomyśleć, że ja tak mogę, że mi tak wolno w ogóle, a teraz no jest na pewno, jest zupełnie inaczej. Więc ja też w ten sposób widzę ten prezent, że jeżeli w tym prezencie przychodziła jakiś rodzaj przemocy, agresji, przekraczania granic, to też była wskazówka, zobacz, ty nie potrafisz tego, to jest taka prowokacja, ty też czasami musisz obronić swoją granicę. W biologii agresja jest normalnie rozumiana, tak, jako coś oczywistego, co nam ratuje życie. My mamy oczywiście nakładki, tak, poprzez wojny, poprzez te niefajne zachowania, że słowo agresja jest źle odczytywane, ale w biologii oznacza przeżycie. Tak, granice, obronienie granic, ale też mówienie wprost, co myślę i co czuję i czego wymagam. To się też wiąże z odrzuceniem czasem i tak jakby w powiązaniu może to być, bo po prostu w mojej konstytucji jest tak, że my chcemy być lubiani, chcemy być akceptowani i nauczyłam się tego, że po prostu ja już mówię, co myślę, mówię, co czuję i biorę na klatę to tak jakby, że mogę być odrzucona, może ktoś zupełnie nie być gotowy na to, co powiedziałam, lub się przyzwyczaił do innej mnie, więc no, jest to proces taki mój i mojego środowiska wokół, ale no, jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają, to jest taki przepływ, tak jakbyśmy wchodzili do pociągu, kiedyś piękną metaforę gdzieś usłyszałam, że wchodzimy do pociągu, jesteśmy w nim, jedziemy z tymi pasażerami, wychodzimy albo oni wychodzą i wchodzimy do innego i tak po prostu jedziemy przez to życie z różnymi osobami i pozwólmy na to. Czyli jest teraz ten komfort, tak? Jeśli się komuś nie spodobam, to okej. Okay. To też jest Tak. w porządku, nie? Tak, a kiedyś się trzymałam, tak jak pani Adriana mówiła, jak rzep po prostu, byleby mnie nie zostawił, ratunku, co to będzie, jak ja sobie poradzę. Byleby nie odeszła, byleby po prostu nie powiedzieć czegoś, co może kogoś urazić. No i wtedy tak się dusze umawiają, że dusza tej drugiej osoby jeszcze bardziej naciska, jeszcze bardziej wysyła te impulsy, czyli nawet tą agresję słowną, tak, żebyś ty w końcu zatrybiła, nie? Tak. Żebyś się ruszyła, żebyś coś zrobiła. Więc to są nasi najwięksi przyjaciele na poziomie dusz, bo jak się kiedyś później z nimi spotkamy i dusze sobie porozmawiają, to powiedzą, pamiętasz? A pamiętasz, co ja ci wtedy zrobiłem? Tak, no i Tak. teraz wiem, dlaczego, nie? To jest taka rozmowa dusz. Tak, ja bym to tak powiedziała prościej, że musiałam dostać takie bęcki, żeby po prostu się otrząsnąć, żeby po prostu to zabolało mocno, żebym ja wiedziała, że tak już nie chcę. Takie prezenty dostajemy, jak spoglądamy, że za danym człowiekiem, za daną sytuacją w tej relacji, w tym związku, w którym jesteśmy, stoi dusza i nasza dusza sobie wybrała, tak, jej czy jego duszę, właśnie do tego starcia jakby, to się tak prezentuje w świecie zewnętrznym, ale tak naprawdę chodzi o coś więcej, że my jako dusze wspieramy się w rozwoju. To jest niesamowite, nie? Jeżeli możemy również przez ten pryzmat na to spoglądać. Fajnie. Tak, ale do wspierania w rozwoju też potrzebujemy dobrego nauczyciela. Także to nie jest tak, że poczytamy sobie coś w gazecie i po jednym artykule jesteśmy już w innym miejscu. Także prowadzenie nas na jakiejś ścieżce takiej długofalowej, pokazywanie całą sobą i tym, co się przedstawia, tym, czego się naucza, to jest droga. To jest proces i to nie odbywa się w chwilę. Także ja to jestem bardzo wdzięczna i ja bardzo samymi ciepłymi słowami mówię o Akademii, mówię o Pani, bo po prostu to jest moja droga w Akademii. My już czujemy, prawda, Pani Kalino, że to jest droga, że to wszystko się pojawia, już jakby jesteśmy w tych subtelnościach i to jest super, to jest świetne. Ja zresztą czuję, ja wiem, nawet jak Pani nie mówicie, to ja i tak tą wdzięczność czuję, tak, bo to po prostu jest flow, to się czuje, ale jest mi też bardzo miło
kiedy takie słowa padają. No i oczywiście chciałabym bardzo serdecznie podziękować za obecność, podziękować moim gościom, czyli paniom, z uczestniczką Akademii i wszystkim tym osobom, które dzisiaj są z nami. Oczywiście serduszka wysyłamy, tuli luli. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że zapraszam do naszego grona. Zapraszam do nauki w Akademii Psychobiologii Zdrowia. Będzie mi bardzo miło, jeśli spotkamy się w większym gronie.